Hej, witam was serdecznie, ja jestem Viewer, a to jest kolejny odcinek gry Wiedźmin 3 Dziki Gon wraz z dodatkiem Serca z Kamieni. I w tym momencie jestem przy chatce zielarza. Okazało się, że mamy tu jakichś czerwonych rycerzy, którzy chcą sprać naszego zielarskiego niziołka. A więc będziemy musieli się z nimi rozprawić zapewne. Dobra, sprawa załatwiona. O, już po wszystkim? Tyle masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. My? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić, A to tajne hasło, tak? Dostanę wyciąg z krwawnika. Dostanę może wyciąg z krwawnika? Tak, ale na zapleczu. Proszę za mną. Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć? Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca Bolsodich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest twoją siłą? Mam plan. Pracuję nad tym od roku. Na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. To powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem. Nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system, oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Okej, wymijająca odpowiedź i się nie dowiemy. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupiu. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku? Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? No, podpytajmy go jeszcze troszeczkę. Wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? O Jezu, to się nie dogadają, chłopaki. Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja, Wiedźminie. Mówię z doświadczenia. Opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże 20 redańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole, a za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwie merytowe kraty.
ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość, więc nie rób pauz, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy, bo straż. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez grat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voilà. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć, a... A ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników. Kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści nam linę. I kogoś, kto otworzy skarbiec. Kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz, kiedy się zadeklarujesz. Dobra, wchodzimy, nie ma co. Nie bardzo mam wybór. Niech będzie, wchodzę w to. Ale pod jednym warunkiem. Nikt nie może zginąć, jasne? Jak nilfgaardzkie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo, artystka cyrkowa znana szerzej jako Łasiczka. Występuje teraz gdzieś pod Ochsenfurtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer po linie. A włamania? Oficjalnie nie, ale porównałem trasę jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Hugo ma na koncie więcej włamów niż ty potworów. Co ważne, 2 lata temu ukradł pozłacanego kurka z dachu nowigradzkiego ratusza. Więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w Ochsenfurcie. W domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj. Mimo skromnej postury jest ponoć bardzo niebezpieczny. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie, nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Basi, rodem z Mahakamu. Spec od kontrolowanych eksplozji. Mówią, że szczyptą saletry wysadziłby w powietrze cały Nowigrad. Drzwi do skarbca to dla niego betka. Problem w tym, że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. Jaką mamy alternatywę? Kwinto.
najsłynniejszy gasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu wpadł. Pojmał go niejaki Hans Sidaris, Condottier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa. Niezłe bydle. Hans czy potwór? W sumie to obaj. Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy, a drugiego uwolnić z więzów. Przemyślę to sobie. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu dobierzemy się Horstowi do dupy. Ciekawie się zapowiada. A więc tak, musimy zebrać ekipę i będziemy robić sobie tutaj nie lada skok na skarbiec. Dobra, zerknijmy sobie do zadań. Od czego moglibyśmy tutaj zacząć? Myślę, że możemy zacząć od włamywacza i pogadamy sobie najpierw z tą dziewczyną. A niedaleko mamy, więc możemy się tam udać. Zobaczymy, czy będzie łatwo ją przekonać, czy będziemy musieli coś jeszcze dla niej wykonać albo jakoś jej to wyperswadować, żeby do nas się przyłączyła. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Evelyn, błagam cię. Nawet go nie znasz. Jak to? Przedstawił się, nie słyszałeś? Geralt z Rivii. Nie udawaj, że nie rozumiesz. Nie wiesz, czy można mu ufać. Nikomu nie można ufać. Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Niech zgadnę. Jest potwór do ubicia. Gdzieś na pewno, ale nie tu. Mogę kontynuować, czy zgadujesz dalej? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Niezłe nawiązanie. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Evelyn, nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Ja też nie, wyjdzie w praniu.
No Wiedźminie, jak będzie? A kurde, zapytajmy o to. A może po prostu zapłacę za zwrot biletów? Będzie szybciej. Ile by to było? Czekaj. 400 koron zdaje się. Mnie się wydaje, że to było więcej. Co najmniej 600. Co ty mówisz? Przecież jeszcze rano sprawdzałam i... A, faktycznie. Merin ma rację. 600 koron. Oto chamy. nie no, za dużo. Sporo. To może jednak pomożesz w występie. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Chodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. I trafiać. Chwila. Muszę się przygotować. Dobra. Dobra, zaczynajmy. No i? Już? Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dolblatana i Binduze. Oh fuck. A widzę, że tłumy. Wow. Co? Kiedy ja... Cii, Geralt. Łap za kuszę i do dzieła. A w co ja mam w ogóle strzelać? Na co czekasz? Strzelaj! Kurde, ja go chyba postrzelę, tak mi się wydaje. Zeza, masz czy jak? Nie mam Zeza, ale muszę to zrobić spokojnie. Bo chyba nie chcesz zginąć, co? Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia. Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Okej, w takim razie pierwszą członkinię zespołu mamy już zwerbowaną. I zobaczmy sobie, gdzie mamy kolejne miejsce, do którego powinniśmy się udać. Dobra. Czyli spróbujemy tego Kasmira namówić do udziału w skoku. Odłóżcie te pochodnie na bogów! A takiego
kurwa, takiego! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Niszu ja! Co? Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kasimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze. Perły jej kupowałem, atłasy, jedwabie. I co z tego mam, kurwa? Rogi do łba przyprawione! Oho, problemy rodzinne. Halo, a taka ładna była ta jego Eufemia. No, taka ładna. Niby obrazek. I piątkę dzieci mieli. Niskawe były, prawda, ale jakie wychowane. Zawsze się ukłoniły, o zdrowie spytały. Nie to, co sołtysowe chłopaki. Aż któregoś razu Eufemia się spakowała, maluchy na wóz wzięła. Panie, i tyle ją widzieli. Łupanie. Tego czasu mistrzowi Kazimirowi całkiem się we łbie poplątało. Popamiętacie mnie! Z szukiem pójdę! Jak pierdolnie, to w Nowigrodzie będzie ogień widać! Uhuhu. Porozmawiam z nim. A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! To czego jej brakowało? No czego, kurwa! Bardziej już chyba nie może. Słodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! 3 lata się pod moim nosem chędożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! Może odłożysz te pochodnie i porozmawiamy na spokojnie. Spokojnie? Spokojnie? Baba mnie rzuciła! Dzieciaki zabrała! A ja mam się uspokoić? Na wieś się chciała przenieść! Świeżego powietrza zażywać! No, tośmy się wyprowadzili! Wszystko dla mojej myszki! Tylko, że zamiast powietrza zażywała pocztmistrzowego chuja w moim, kurwa, łóżku! No nie wytrzymam! Mniejsza z tym. Mam dla ciebie robotę. Mniejsza z tym? Ja tu przed tobą żale wylewam, a ty mi, kurwa, o robocie? Wszyscy jesteście tacy sami! Krasnolud to jest dobry, żeby w kopalni zapierdalać, pod ludzkim jarzmem karg zginać! A że ma uczucia? Chuj was to obchodzi, rasiści chędożeni! No, w sumie... Chyba i tak się nie nadajesz do tej roboty. Nie w tym stanie. Co? Ja się nie nadaję? Do czego się niby nie nadaję? Chodzi o to, żeby coś wysadzić, ale... I ja się nie nadaję? Ja? Kazimir Basi? Pierwszy sztygar Mahakamu? Teraz raczej pierwszy rogacz Redani. Co? O, czekaj ty, mendo, łachudro oberwańcu, czekaj no tylko! Rozerwę ci ryja! A tak się chce bawić. Więc to, że nie na żarty. Kurwa! Za Eufemię! Za dzieciaki! Za baldachim! Przestań! Przestań do cholery, bo mnie zabijesz! Wybacz! Poniosło mnie! Wiesz jak to jest! Ale już mi lepiej! Wyżyłem się trochę i... No wiesz... Z drugiej strony... Ale...
ochłonąłem. No i bardzo dobrze. Czego chcesz? Żebyś otworzył pewne drzwi. Tak, żeby nie dało się ich znów zamknąć. Rozumiem. A co jest po drugiej stronie? Nagroda. Do podziału. Dla każdego aż nadto. Przyszedłbyś tydzień temu, to posłałbym cię w diabły, ale teraz... Teraz nie mam nic do stracenia. Co mam zrobić? Idź do chaty zielarza pod Ochsenfurtem. Poproś o wyciąg z kwawnika. Wtedy wszystkiego się dowiesz. Jasne? Jak słońce. Do zobaczenia. Panie, udało się zrekrutować drugą osobę. I mamy jeszcze przygotować miksturę. Mikstura na przeczyszczenie. Okej, okay, teraz musimy tylko znaleźć kucharza i przekonać go o tym, żeby dosypał, czy tam dolał tej mikstury do posiłków żołnierzy. I dzięki temu będziemy mieli o połowę patroli mniej w Ochsenfurcie. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. No trochę dziwne, żeby rozmawiali o kucharzu cały czas. Posłuchajmy. A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsody ich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią. To widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposobił. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnku. Mnie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Dobra, czyli idziemy szukać kucharza wędkarza. Amatora zapewne, który sposobi jedzenie dla żołdaków, a nie gotuje im cały czas na przykład zupę z kamienia czy coś w tym stylu. Zostaw mnie, cuchnie ci wódką z gęby. Ale to nie gębą będę cię chędożył, rybko. No, to jak będzie? Chybnie, albo postawcie mnie, kolej, bo pożałujecie! A co mi zrobisz, słowo? Postawcie mnie, bo pożałujecie! A co mi zrobisz, słodki? Babsa dasz? Odłóż broń. No właśnie.
zostawcie ją w spokoju. A co, wolisz, żeby ciebie przechędożyć? Da się załatwić, tylko worek na gębę naciągnij. Spieprzajcie stąd, bo zatłukę. Jeszcze zobaczym, kto tu kogo zatłucze. Dalej go, chłopaki, obić mu mordę! No to się wjebałeś! Dość tego! Dalej, kurwa! Wszystko w porządku? W porządku. Poprawdzie sama bym sobie z nimi poradziła, ale dziękuję. No, przynajmniej trochę wdzięczna. Ty byś sobie poradziła z tymi chłopami sama? A pewnie. Kolanem po jajach, łokciem w grdykę i o, po kłopocie. Niezła. Odprowadzić cię do domu? Hola, hola. Jestem wdzięczna, prawda, ale nie myślę od razu w łożu odpłacać. Odprowadzić, nic więcej. Chyba, że tak. To chodźcie. U, jaki dżentelmen. No chodź. No, w którą stronę idziesz? Czasem za darmo, czasem za opłatą. Boże, już myślała, że nienormalny. Jesteś wiedźmin. To już tu. Naprawdę nie musieliście się fatygować. Zapomniałem, sama byś sobie poradziła. No to już nie przeszkadzam. Bywaj. Okej, dżentelmeński uczynek spełniony. A my wracamy do naszego kucharza wędkarza. Przed potworami bronią nas łowcy czarownic. Dobra, mamy kucharza. Widzę, że wędkować przychodzi w swojej czapce kucharskiej. Musi być ten kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak, z dobroci serca. Pomogę. Tak, z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru-mru. Rozumiemy się? Okej, w takim razie wszystkie sprawy mamy załatwione, przygotowania zakończone. I w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wracać do zielarza i poinformować go, że wszystko jest gotowe. Okej, ale myślę, że tym wszystkim, tym całym skokiem zajmiemy się w kolejnym odcinku, a więc dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam ponownie niedługo. Do usłyszenia, hej hej!